Mam nadzieję, że będzie to też taki moment, gdy uświadomimy sobie po raz kolejny, a może po tych 2 latach przerwy w sposób właśnie szczególny, jak wspaniałe gwiazdy nad nami świecą. I te, które świecą już od wielu, wielu lat bardzo mocnym światłem, i te, które szybują i świecą coraz piękniej, coraz żywiej, coraz wspanialej, bo honorujemy ludzi z różnych kategorii i zawsze też dbało o jury, żeby to nie była taka nagroda ograniczająca się tylko do Szczecina, ale pokazująca to, co się wspaniałego dzieje w Koszalinie i w mniejszych ośrodkach kultury naszego województwa.